Czego mogłaby Pani życzyć nam, kobietom, Polkom, na kolejne 100 lat posiadania praw głosu? Ja bym przede wszystkim, słuchajcie, chciała życzyć wszystkim dziewczynom i Wam, dziewczyny, solidarności. Żebyśmy wierzyły w to, że potrafimy być razem, że potrafimy robić różne rzeczy razem. Ja uwielbiam takie babskie towarzystwo, uwielbiam budowanie naprawdę takiej kobiecej, wspólnej siły i uważam, że w pewnym sensie wmówiono nam przez ostatnie 2000 lat, że my nie potrafimy być solidarne. Że coś tak mówi, prawda, że ta solidarność jajników to taka jest nie bardzo, że kobiety... Zresztą zawsze nam wmawiano, że musimy koniecznie rywalizować. Spójrzmy na wszystkie bajki typu Królewna Śnieżka, Kopciuszek, to były zawsze złe macochy, złe siostry. Więc my zostaliśmy trochę tak wychowani, ale teraz musimy to złamać, słuchajcie. Musimy to zmienić. Nasze córki już oglądają inne filmy, inne bajki na szczęście. I to jest, myślę, że to jest najważniejsze, że my musimy nauczyć się trzymać razem i wygrywać, bo to jest to, co mają faceci. Faceci są taką silną watahą wilków i naprawdę oni potrafią się fantastycznie wspierać. Ja uważam, że my też to potrafimy. Dlatego najbardziej po prostu nie chcę słyszeć od kobiet, jak one mówią, że inne laski są straszne, że im przeszkadzają, że się nie wspomagają. Albo jeszcze co gorsza, jak z takim obrzydzeniem jakieś dziewczyny mówią, o ja feministką, to w życiu. To trochę tak jakby się odcinało gałąź, na której się siedzi. Wydaje mi się, że każda współczesna kobieta, która jest myśląca, powinna być feministką, bo to nie chodzi o to, że musisz być babochłopem teraz i przestać piec ciasta i wychowywać dzieci, bo to naprawdę te dwie rzeczy nie mają nic ze sobą wspólnego. Można być dalej matką i żoną i nadal być feministką. W feminizmie chodzi o równość praw dla wszystkich ludzi, a wszyscy jesteśmy ludźmi. I o to jeszcze musimy walczyć, więc tego życzę na następne 100 lat, żebyśmy były razem i żeby udało nam się pchnąć naprawdę te nasze prawa do przodu, żeby ta równość była faktyczna. Bo moim zdaniem w tej chwili jest taka równość trochę bardziej po powierzchni. Znaczy, owszem, możemy pracować, możemy się ubierać, mamy pewną wolność, ale jednak, tak jak mówię, w tych sprawach podstawowych wciąż jesteśmy gorzej traktowane i w podświadomości wielu mężczyzn niestety jesteśmy gorzej traktowane.